Troszkę edukacji, edukacji w szkole, edukacji. Niestety bardzo kochamy zwierzęta, ale także sobie nie radzimy. Osoby bardzo często tutaj przychodzą, my z podań leczymy te zwierzęta, wykonujemy zabiegi. Dziecko zakrzyczy, potupie, proszę mi dać pieska, mamusia kupuje. No i za rok piesek się już nudzi. Schronisko nie może przejmować całego odium bezdomności. Trzeba walczyć, przyczyna, nie skutki. Tu jest skutek, proszę zobaczyć, ile jest zwierząt. Całe szczęście, że jest 80% adopcji. A przyczyny myślę, że ktoś inny. My swoją spełniamy rolę, tylko ludzie sami czy spełniają. Muszą być przeszkoleni, bardzo często chcieliby robić to, co oni chcą, natomiast trzeba pamiętać, że to jest zakład pracy i my musimy zapewniać bezpieczeństwo, żeby nie doszło do pogryzienia. No ale to musi być rozważna osoba, bardzo często jest to słomiany zakład.